Hej, hej, witajcie ponownie w tajemnicach Habsburgów. U tego Tak, po u mnie raz po raz pierwszy. pierwszy, bo pierwsza część nagrania mi się nie zapisała. No cóż. Tak, a u mnie po raz drugi, ponieważ mieliśmy mały problem z mapą. Przynajmniej u mnie to możecie zauważyć, że tabliczki były Tak, puste. u mnie też. Dlatego dlatego zdecydowaliśmy się wgrać tą mapę jeszcze raz. Dlatego też mamy zupełnie inny ekwipunek. Znaczy, no, nie zupełnie. Po prostu niektóre rzeczy żeśmy sobie dodały. Ale no, wielu rzeczy nam brakuje, zwłaszcza punktów. Skrzynki Dlatego. obsydianowe są zupełnie puste, także u mnie przynajmniej zobaczycie teraz mniej więcej screena z zawartością ekwipunku, który mieliśmy wcześniej i... Tak, u mnie też. No, także jedyne, co sobie jeszcze dodałyśmy, to te obsydiany. Niestety już nie są podpisane, ale po prostu one były potrzebne tam do tej bramy neterowej, także je sobie dodałyśmy. No i to w Szkoda sumie trochę tych tyle. punktów, które żeśmy, tych barwników, które No. żeśmy zbierały, no ale nie wiem, czy za to, że nie mamy wszystkich, czy udałoby nam się tak czy siak otworzyć sekretnie. No trudno. No. Nie Problemy wiem. techniczne, na to nie ma Zobaczymy. wpływu. Co? No niestety, serwery nie działają zbyt Mamy dobrze. iść w Dobra. górę. Tu mamy kolejne punkty. I mamy wiaderko. Aha, Już dobrze, zakosiłam. że zakosiłaś. Aha. Tam jest jakiś tunel, powiedziałam przez Tu jest... chwilę. O! Dobrze, tak trochę... Sekret? Tak, trochę odbije się od dna. Powiedziała Teo, siedząc pod wodą. Sekret numer nie. 8. No i oczywiście jest kolejny barwnik, nie? Dobra, to ja zabiorę wodę. I on się nazywa symbol tajemnicy. Ładnie. Musimy się dostać na górę. Teraz musimy się w miarę razem windować. No idę Chodź za ze tobą. mną. Jestem pod tobą cały czas. Okej. Okay. Wow! Tak mi to super wyszło! Okej. Okay. Czekaj, może nie razem, może trzeba osobno. Może ja ci z góry po prostu zrzucę potem. Ja nawet nie wiem, aha, czyli na górę i co? Pod... Aha. Kurde. Bo ja tu... Aha. Muszę się jakoś windować wodą do góry. No dobra, zniknęłaś mi z pola widzenia na chwilę. Okej. Okay. Ja nie wiem, czy ja się w ogóle... Jezu, co ja zrobiłam? Ej, straciłam wodę, nie wiem, gdzie ona jest. Weź ten, może... Aha, chciałam powiedzieć, może rzucaj mi wiaderko. I wtedy, że tak powiem, na zmianę się będzie wyrzucać, ale to nie ma sensu. To jedna osoba też może wtedy zrobić. No właśnie to jest ciężko, bo tu nie ma dwóch wiaderek. Jakby były dwa, to szłoby szybciej. Nie krępuj się. Zaraz będziesz na górze. Damy radę. Ja już po prostu już płynę, blisko. Nie? Już mam dość wody. O, dobra. Trafiłam chyba. Okej, okay, dobra. Tak. Płyniesz? Tak zwykle. Super. Co zrobiłaś, co miałeś zrobić, a ja po prostu idę za tobą. Zostaw tu wiadro z wodą, aha. Co za chamy, a może my byśmy se chciały zabrać? Na pamiątkę. gdzie mam to wiadro? Aha, bo na płytkę mam rzucić? Nie, to nie zadziała. Dobra, zostawiam... Nie, stejka oddaj. Wiadro wrzucę. No i... Geronimo! Aha. Okej, okay. Zadanie 7 na 10. Znajdź pod wodą 4 dźwignie. Mikstura oddychania pod wodą. Świetnie, wzięłam połowę. Dobra, to... O, dobra. Chleju, chleju. Ja sobie wymienię miejsce w ekwipunku, wiesz? Wstawię sobie tu wszędzie no. Potki. Dobra, aż 4 dźwignie musimy znaleźć, matko. Uuuu, powodzenie. O, matko. Dobra, poszłam na lewo. No, chyba. Widzę.
mnie tu bije. O, znalazłam jedną dźwignię. Może ten... Nie wiem, coś mnie tu bije. A nie skończyło ci się na oddychanie? Aha, bo ja noktowizję wypiłam, wiesz. Okej. Dobra. Brawo ja. Dobra, idę po brzegach w ogóle. Ja idę dwa pierwsze rzędy i potem po prostu pójdę następne. Dobra, jeszcze 6 minut, spoko. Nawet długo to trwa. Wiesz, tych mikstur tu jest trochę, także też spoko. No. Tylko ja i tak mam... O, znalazłam drugą dźwignię. To jest złe, niż miała wszystkie. Aha, bo ty poszłaś brzegiem dalej. No. Ja... Granicami. O! Znalazłam trzecią. Jeszcze jedna. To dobra wiadomość. Może naklikanie się. Nie wiem już, w które wchodziłam, a w które nie. Skrzynki. Tylko no nie? Takie zaskrzypiałe. Mam. Tu już byłam. Uh-huh. Tak? O, nie przyznałaś super. Się, że przy nich są szmaragdy. A no są. Wiesz, chciałam w tajemnicy utrzymać. No, no, no. Dobra. Dźwignię. Jedna. Druga. Trzecia i czwarta, proszę. Ui. Hip, hip, hura. Dało się. Zadanie 8 na 10. Naciśnij guzik i przepuń to jak najszybciej. Matko. O, te sztabki i dajmondy. To co, start? No. Masz 45 sekund, by dotrzeć do drzwi. A jak nie, to co, restart? No pewnie tak. Będę się wracać z całą tą drogę, nie? Ej, idź szybciej. No, bo ci wchodzę na plecy. Aha! Kurde. 45 sekund. O, jeszcze są otwarte? Weszłam. Ja też. Aha. No, nawet nie było tak źle. Koniec czasu. Zadanie 9 na 10. Tu są drzwi otwarte. Jakaś woda. Znowu. Takie wodne te zagadki wszystkie. Tu jest też wejście do wody jakby. Jezu. Straszysz. O, shit. Tam jest dźwignia. A tu co jest u góry? Aha, tu można wejść? Nie. To jest takie okienko. Tu mi się prawie udało wskoczyć. Jad. No, dobrze, już. Coś kliknęłam. No, ale drzwi się nie otwarły. Coś innego się musiało otworzyć. Co to jest? Kamień zwykły? Znajdź dźwignię. A, tu się otwarło. Gdzie? Co? Znowu jestem w... A, dobra, czekaj. Żelazne coś mam, żelazną motykę.
Okej. Nie wiem, czy motyka może robić za dźwignię. Ale to ty... Boże, to znowu pływanie? No, to są skrzynki. Dobrze, że tak dużo tych eliksirów dali. No. O, znalazłam. Dźwignię masz? O. No. Znalazłam kość i nasiona. Okej. Jeszcze szukasz? Tak, sprawdzam jeszcze, co tu dają. Skoro mam motykę i nasiona i kość, to mogę coś wysiać. Posadzić, no. To rolnik. A jak? Rolnik sam w dolinie. Rolnik sam w dolinie. Rolnik sam w dolinie. Pięknie śpiewasz. A, dziękuję. Okej, co to otworzyło? A, tam drzwi. Te pewnie do przeskoczenia teraz. O. No. O, musisz coś wysiać. Chodź. Rolnictwo. Potrzeba motyka, nawóz, nasiona. Czekaj. A, znalazłeś nawóz? Aha, znalazłeś kości. Dobra. Znalazłam. No, no to siejaj. O. I musisz to podrosnąć jeszcze. No tak myślałam, musiałam przerobić. Okej, okay, i co to nam dało? Aha, wrzuć tu swoje plony. Dobra, musisz je zebrać. No i co? Teoretycznie powinno zadziałać, poczekaj. Może to musi tam dolecieć. No leci, leży na tej, bo było słychać nawet, wiesz, klang z płytki. Pokaż. Chyba, że to coś innego otworzyło. Chyba, że. Nie idę zobaczyć. Aha, bo tu te drzwi mają się jeszcze otworzyć, ale to... tu nie. Tu się nic nie otworzyło. Tu coś. Tam na dole? Tu, gdzie były te dźwignie, tej dźwigni szukaliśmy. No. O, tutaj. Tu. Się otworzyło. Okej. Okay. Jakie skomplikowane pomieszczenie, kurczę. No nie, kurczę, jedno za drugim, wiesz. Po kolei. Czuję się niemal jak w Tomb Raiderze. W jednym pomieszczeniu klucz, a gdzieś za 20 poziomów dalej jest drzwi do tego klucza. Okej. Okay. Teraz pewnie znowu coś się zmieniło gdzie indziej. Co tam klejesz? A, miksturkę do oddychania pod wodą, bo mi się skończyła. No jeszcze trochę mam. Wyrzucę butelkę. Nie róbcie tego w domu. Nie należy zaśmiecać wody, jezior, mórz i w ogóle. No, oczywiście. I lasów też nie. Ale powiedzmy, że to będzie butelka z wiadomością, dobrze? Dla potomnych. Albo butelka z czarną perłą. Tak, tamte drzwi się otworzyły. Co trzeba było przeskoczyć. No, czemu teraz nie mogę? Czasem mi się udało. Teło! Jak ci się udało? Koniec? Przeszukam wszystko jeszcze raz. Serio? No. Lol. Zamorduję. Tu jest. Co? Dźwignia. Aha, to tylko tyle.
otwarła, może teraz tamto. O, tu, 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 tu. A, kurde. Tu jest, wow, płytka z teleportem. Aha. To chyba otwiera blok, żeby móc wejść do, co? Tej komnaty ze szkła. Dobra, to ja wiem, gdzie to. Szkoda, że nie mogę stąd wyjść. Aha. Więcej parkour. Super. Aha. Poszukaj sekretów, jak już tam jesteś na to. Dobrze. Przecież mamy 8 sekretów, ja nie wiem, ile powinno być. Też nie wiem. Znaczy no, mamy mniej, 8, 8 odkryty. O, dobra, jestem. Świetnie. Kliknęłam dźwignię. No, na pewno drzwi otworzy. Nie ma sekretu, nie ma tu nic na dnie. Tylko które drzwi otwarła? No te, aha, te były zamknięte. Hmm. Teraz możemy się dostać do tego szkła. Że tu? O. No. Aha. Tam na końcu jest też dźwignia, to kliknij. Chciałam tam do góry. O, otworzyło po drugiej stronie, tylko jak się tam dostać? No pewnie górą. No. To mnie wypychasz. A, to ty mnie wypychasz. To jest dźwignia. O, nalała się woda. Ale fajnie. Fajnie pomyślano. 10 na 10. Quiz wiedzy o tej mapce. O matko. Ja poszukam sekretów. Kiedy ta mapka została wydana? 1 czy 2 września? Matko. Nie mam pojęcia. Damy pierwszy. Teraz ty odpowiadasz. Kim jesteś na tej mapce? Kobietą, mężczyzną? Kobietą. Jak się nazywa wioska wiśniaków? Saharalandia. Tak. Ile miałaś czasu, żeby pokonać wodny port pływacki? 45 sekund. Jej. Ile dźwigni musiałeś się znaleźć w zagadce numer 7? 4. Tak. Chyba. No tak mi się wydaje. W którym roku pokoju willi Habsburgów był skarbiec? 11, 13? 13. Aha. Uwierzę ci na słowo. Czy to już to koniec już mapki? Koniec mapki. Nie. Co się stało, gdy... Zapaliłaś w kominku willi Habsburgów. Willa się spaliła. Nie, otworzył się tajny pokój z portalem. Jak nazywał się mag, który zbudował portal? Arsioni? Arsoleni. Arsioni nie mam pojęcia. Czy Habsburgowie byli kiedyś biedni? Nie wiem, nie pamiętam. Coś chyba nam nie wyszło. No. Pytanie, co ma się otworzyć? Pewnie tam jakieś przejście. No to spróbujmy, że Habsburgowie byli jednak biedni. Gratulacje. O! O. Czyli co, ja reszta poprawnie. No. No to widzisz, jak ładnie trafiłyśmy. Mhm. Jesteśmy takie mądre. A jak? Owa! Piekielny kryształ kolejny. Pamiętnik 18 i dźwignia. Dobra, pamiętnik. Czytaj. 22 września. Udało się, mam trzeci kawałek. Teraz wystarczy znaleźć ostatni. Na szczęście zbliżam się już do wyjaśnienia tej zagadki. Co mnie czeka dalej? Aha, czyli będzie 4 w takim razie. Piekielne kryształy. Gdzie jest ta dźwignia? Aha, tu. Przejdź do następnego etapu. Ogień. Matko. Spadam w tak, ja mrok i ciemność. Dobra. Wow. Ja chciałam Ender Chesta kliknąć. Aha. Przejdź do następnego etapu. Ogień. O, tutaj. Mhm.
Dobra, w Ender chestce schowam to, to, to. To mi już chyba też nie będzie potrzebne. Pamiętnik 17. Tam jest jeszcze jedna książka i coś. Ale to ten, żeśmy czytały. Tylko to jest ta wgrana mapa, więc... Aha, no tak. Bo myśmy tu były, myśmy tędy wchodzili do tego poziomu woda. Teraz musimy tu przejść do ognia. Zagadka 1 na 10. Super. Znowu masz dźwignię? Zabrałaś jakąś. No ale jej użyłam. A no tak. Ta dźwignia musi być gdzieś tutaj. Może w tej lawie. Serio? Znaczy w sensie klikaj prawym przyciskiem, może tam trafić jakaś skrzynka czy coś. Kurczaczki pieczone, no. Mam. Tak? No. Gdzie? Tu, z boku. Ajej, okay. Nie! Co się stało? Czekaj, mogę to zbić? No, a, upalę się. Tylko uważaj. Dobra, mam. Dobra. Jej. Pięknie. Zagadka 2 na 10. Okej, okay, coś za tym. O, tu jest dźwignia. A tu jest skrzynka. O, więcej punktów. Dobra, i gdzie tam dźwignię mam wcisnąć? Jest coś napisane? Gdzie? A, tam na górze. Okej. Okay. Zadanie 3 na 10. Checkpoint. Przyda się. No super, a jak stracę moje punkty? Nie, no to chyba nie ten. Chyba nie... Poczekam, aż umrzesz i zobacz. Umarłam, odradzam się. I masz wszystkie rzeczy nie ze mam, sobą? A mam wszystko, no. To dobrze, uff. Dobra. Skoki nad lawą. Kocham to. Świetnie. Mogłabym, dużo tych skoków. Mogłabym szybciej umierać. To byś musiała zdjąć zbroję. To nie jest głupi pomysł. Checkpoint. A jak kliknęłam checkpoint, to pewnie teraz będziesz się tu odradzać. Coś czuję. Zaraz zobaczymy. O, faktycznie, odradzasz się tam. Super, cieszę się. A nie, Klikasz już kolejny? Nie, jeszcze nie, tylko się zastanawiam, dokąd pójść. To chyba muszę okrężną drogą przejść. Na razie tu nie widzę kolejnego checkpointa. Tu są drzwi, ale muszę iść po dźwignię. No i widziałam. Au. Przeleciałam na wylot. No ja próbowałam pływać w lawie, nie musicie się tym chwalić. No ale wiesz, to osiągnięcie, jak ktoś próbuje pływać w lawie, no. Osiągnięcie jest, jak ktoś potrafi z niej wyjść. To ja mam problem, żeby doskoczyć tam na jeden klocek. Au. Na który? Za daleko, tam trochę dalej. Właściwie idealnie nad tobą. Ten tu? No. Super.
O, tu jest strasznie duża przerwa. Nie! Przeleciałam! No i dałaś radę. Palam się. Ja też. Nie mogę przestać. O, dobra, teraz. Ale jest dobrze, bo z kurczaczki zmieniliśmy na fucking shit. Nie! Tak. Jest jakiś postęp, aczkolwiek nie wiem, czy w dobrą stronę. Niekoniecznie. Ale przynajmniej jest urozmaicenie, wiesz. No. O! Fuck. Jezu. Co za stres. Au, dlaczego się odbiłam? Nie! Dupa. Tak blisko. Aż mi się palce ślizgają na klawiaturze. Ja będę miała znowu nudną perspektywę. Gorącą. No nie podskoczył, no. Ale znowu z tym klockiem się będę męczyć. Kurde. No. Tak, ten parkour zdecydowanie nas spowalnia. Tak. Szło nam tak dobrze, tak płynnie. Au. Z zadaniem za zadaniem. To ej, było zbyt proste. W wodzie też był ten parkour taki trudniejszy. Więc w sumie... Więc liczmy na to, że jest to najtrudniejsza część tego zadania, wiesz. No. Przynajmniej jak dla mnie. No dla mnie też. Znaczy, byłoby prościej, gdyby ten klocek tutaj nie był oddalony o taką dużą odległość. Tak. Gra! Aż się napiję. Ej, nawet picie nie przez słomkę jest fajne, bo go nie słychać. No tak. Co nie ma jak nawet? Tutaj checkpointa zrobi za bardzo. Znaczy, no jakby się uprzeć, to można. Wiaderko z wodą i jedziesz. Tak, dobra. No. Super. Spróbuj zlamić. To groźba? Tak. Jest. Mam dźwignię, ale wiesz, że muszę tam doskoczyć drugi raz do tych drzwi? Ale masz dźwignię. Ale się spłaciłam. Tak więc skaczmy jeszcze raz. Plus jest taki, że idzie mi coraz lepiej w parkury. No, oczywiście. Im więcej ćwiczeń, tak, tym lepiej. Dobra. Jesteś? Się, czy... No. To czekaj się odrodzę. Okej. Okay. Ostygnę. Ostygniesz. Już. Okej. Czekaj. Tylko nie na odwrót. Proszę. Dziękuję. O, plum.